Joanna Chrzanowska, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem w studiu samorządowym Telewizji Kutno jest pan dr Piotr Łaszewski, skarbnik powiatowy. Dzień dobry panu. Witam panią redaktor, witam Państwa. Spotkaliśmy się, by porozmawiać o budżecie powiatowym. Minęło pierwsze półrocze, więc można co nieco podsumować, jak kształtują się dochody i wydatki powiatu za pierwsze półrocze tego roku. Tak jest. Jesteśmy na etapie przyjmowania przez Zarząd Powiatu sprawozdania z realizacji budżetu powiatu kutnowskiego za pierwsze półrocze 2015 roku. Możemy także mówić już o konkretach. Jeśli chodzi o budżet powiatu, to pierwotnie kształt jego był realizowany uchwałą ze stycznia 2015 roku, gdzie przyjęto, iż dochody będą wynosić 97 milionów, a wydatki 95 milionów 669 tysięcy dokładnie. Trzeba jednak sobie zdawać z tego sprawę, iż na etapie tym półrocznym budżet zmieniał się zarówno uchwałami Rady Powiatu, jak i uchwałami Zarządu Powiatu. I ostateczna wersja na 30 czerwca 2015 roku kształtuje się następująco. Dochody 100 milionów 199 tysięcy, wydatki 104 miliony złotych, dalej przychody 5 486 tysięcy i rozchody 1 652 tysiące złotych. Właśnie te przychody spowodowały ten wzrost dochodów w związku z pierwotnym założeniami. Mianowicie pojawiły się wolne środki w kwietniu bieżącego roku, jak również można było wydatkować już środki z prywatyzacji około 1 miliona złotych PKS-u. I podsumowując, można powiedzieć, że dochody, które były zaplanowane na 100 milionów złotych, w tym bieżące 99 milionów i majątkowe 426 tysięcy, zrealizowano na kwotę ogółem 53 miliony złotych, czyli to jest ponad 53%, czyli tendencja jest jak najbardziej prawidłowa. Dochody bieżące 53 miliony 700, jak i dochody majątkowe 96 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o wydatki, zrealizowano na kwotę 47 milionów złotych, czyli to jest około 45%. W związku z powyższym zobaczmy tendencję: mniej niż 50% realizacja wydatków, więcej niż 50% realizacja dochodów, czyli jakby zagrożeń na tym etapie żadnych przy realizacji budżetu nie ma. A co się składa głównie na te dochody powiatu? Niewątpliwie największym kwotowo działem przynoszącym dochody są tak zwane, to się nazywa różne rozliczenia. Na to się składa przede wszystkim subwencja ogólna oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Następnie działem, który przynosi znaczne dochody, jest pomoc społeczna z kwotą ponad 8 milionów złotych. Następnie dochody od osób prawnych, osób fizycznych, to są udziały powiatu w podatku dochodowym PIT i w podatku dochodowym CIT. Jeśli chodzi o... A na jakim poziomie te dochody z podatku? Można powiedzieć, że tak. Udziały w podatku dochodowym PIT, jeśli chodzi o powiat, to jest 10,25%, a jeśli chodzi o udziały w podatku dochodowym CIT, to jest 1,4%. Można porównać na przykład do udziałów w podatku PIT w gminach. Gminy mają dużo, dużo wyższe udziały, to jest prawie 40%, a jeśli chodzi na przykład o udziały w CIT, to udziały w CIT województw wynoszą prawie 15%. Zobaczmy, jakie są relacje, jeśli chodzi o możliwości finansowe powiatu w porównaniu z gminami i w porównaniu z województwami. No tu jest słabsza pozycja niewątpliwie powiatów. Jeśli chodzi o subwencję ogólną, to przede wszystkim subwencja oświatowa. Tak? To jest prawie 22 miliony złotych, dalej subwencja wyrównawcza prawie 2 miliony złotych, subwencja równoważąca 4 miliony złotych. A jakie są nadwykonania i jednocześnie niewykonania, biorąc pod uwagę to, że mamy półrocze pierwsze, tak? Nie można tego budżetu całościowo rozpatrywać. Tutaj można mówić o pewnych prawidłowościach corocznych z tego względu, że mamy nadwykonanie w tych różnych rozliczeniach, czyli w subwencjach, przede wszystkim w subwencji oświatowej równoważącej i równoważącej, to jest 4 miliony złotych. Czemu tak się dzieje, proszę Państwa? No mianowicie te subwencje są płacone co miesiąc transzami, jednak trzeba powiedzieć, że w miesiącu marcu jest wpłacona na nasze konto podwójna subwencja z tego względu, że mamy co trzynastkę nauczycieli. W związku z powyższym tutaj ta subwencja ze strony subwencji oświatowej jest wyższa w pierwszym półroczu. Jeśli chodzi o niewykonanie, to w niewykonaniu możemy mówić w dziale ochrona zdrowia. Tam jest kwota ponad 1,5 miliona złotych.
ale tutaj spokojnie bym na to patrzył z tego względu, że realizujemy program Żyjesz dla siebie i innych i Zadbaj o zdrowie, PL13, tak, program norweski, finansowanie i Skarb Państwa. Tutaj te wszystkie plany realizacji tego programu są do realizacji w drugim półroczu. W związku z powyższym te dochody, potem też wydatki, zobaczymy, są przewidziane w znaczącej części właśnie w drugim półroczu. Przejdźmy właśnie do wydatków. Jak wygląda ich realizacja? Jakie inwestycje się też udało zrealizować w tym pierwszym półroczu? Tak jak mówiłem, wydatki są realizowane na poziomie 45%. Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to można powiedzieć, że jest dobrze. No, niewątpliwie, jeśli mówimy o budżetach prorozwojowych, to najważniejsze są wydatki majątkowe. No, tutaj trzeba powiedzieć, że największą inwestycją, która była finalizowana w pierwszym półroczu, no, to jest dokończenie modernizacji MOS-u w Żychlinie. Tak? Tutaj były pewne perturbacje, no, niewątpliwie trzeba było pewien źródło finansowania dokładać i to niejednokrotnie, trzeba powiedzieć. Ostatecznie miejmy nadzieję, że ta finalizacja tej inwestycji będzie miała miejsce do końca sierpnia, bo od 1 września ta placówka mogła w spokoju funkcjonować. Tutaj trzeba dodać, że pojawiły się też nowe zadania inwestycyjne związane z pierwotną tą inwestycją, na przykład kwestia mebli, 145 tysięcy dla tej placówki, kwestia kanalizacji, kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ostatnio nawet uchwałą zarządu trzeba było dołożyć kolejne 60 tysięcy na dokończenie tych typowo prac remontowych, aby w ogóle to faktycznie ta placówka mogła zafunkcjonować od 1 września. No, no, trzeba przyjrzeć się głębiej planowaniu tej inwestycji, bo jak widać, nie do końca wszystko było racjonalnie rozplanowane. No i jeszcze kolejne inwestycje też by się przydały, prawda? Choćby tak, termomodernizacja. Trzeba powiedzieć tak, że MOS w wieloletnim planie inwestycyjnym jest zaplanowany jako termomodernizacja. Być może już będzie to rozpoczęcie od przyszłego roku. No, trzeba też powiedzieć o inwestycjach zaplanowanych, ale na drugie półrocze tego roku. Przede wszystkim mamy dużą inwestycję, jeśli chodzi o budowę drogi Marcinów-Strzegocin. Prawie 1 000 000 zł, przetarg już się skończył. Okazało się nawet, iż pewne oszczędności się pojawiły związane z tą inwestycją. Pierwotnie zakładano nawet 1 300 000 zł. Ostatecznie przetarg się skończył na bodajże 920 tysięcy złotych. Tu trzeba powiedzieć, że utrzymujemy tą tendencję, iż te źródło finansowania, które było kierowane na przebudowę dróg, dalej będzie kierowane w tym kierunku, czyli te oszczędności, czyli co tutaj mamy 400 prawie tysięcy złotych, dalej będziemy kierować na modernizację dróg. Dodatkowo spodziewamy się jeszcze, umowę mamy podpisaną z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 200 par tysięcy tej drogi. Toczą się rozmowy, finalizacja już niedługo powinna ich nastąpić na również współfinansowanie tej inwestycji ze strony poszczególnych gmin, przez które ta droga przebiega. I ten zasób pieniądza, który powstanie w związku z tymi oszczędnościami, też oczywiście przekierujemy na dalszą modernizację dróg. Bodajże 28 sierpnia na najbliższej sesji będzie właśnie decyzja ze strony Rady Powiatu, które drogi z tych oszczędności również uda się w tym roku zmodernizować. A ta droga, termin najbardziej interesuje zapewne widzów, ta droga kiedy ma szansę na nowe oblicze, kiedy będzie można nią jeździć już po zakończeniu inwestycji? Miejmy nadzieję, że w tym roku już duża część tej inwestycji zostanie skończonych. No, trzeba powiedzieć jeszcze, iż w wieloletnim planie inwestycyjnym, który jest zawarty w strategii rozwoju, no, jest przewidziany szereg inwestycji w latach 2015-2020. To oczywiście wiąże się z programowaniem unijnym, czyli dofinansowania zewnętrzne na ten okres kształtowania się budżetów. I tutaj ze strony zarządu powiatu powinny iść decyzje w kierunku dokumentacji technicznej, wydaje mi się, w tym roku. I też mi się tak wydaje, że na wrześniowej, pod koniec września na sesji będziemy takie działania realizować. Mianowicie co, dokumentacja techniczna na te drogi, które zostaną zaakceptowane w strategii rozwoju, abyśmy byli przygotowani, jak się pojawią pieniądze z zewnątrz, o składanie wniosków. Dalej kwestia jest właśnie termomodernizacji. Tak? Termomodernizacja też jest bardzo ważnym, kluczowym aspektem ujętym w strategii rozwoju. Także tutaj dokumentacja techniczna też już powinna być na tym etapie przygotowana. Wspomniał Pan o oszczędnościach przy tym konkretnym przetargu, ale gdyby spojrzeć na to tak całościowo, to jakie oszczędności w budżecie w tym pierwszym półroczu udało się poczynić?
Trzeba powiedzieć, iż oszczędności pojawiły się również w pozycji pomoc społeczna. Tutaj rodziny zastępcze, rozdział około 1 000 000 zł oszczędności. Z czego to się wzięło, proszę Państwa? No jest, proszę Państwa, artykuł 86 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi, iż trzeba zaplanować pewną źródło finansowania w związku z planowanym wzrostem wskaźnika cen towarów i usług. Czyli jak inflacja przekroczy w danym roku, to akurat jest mowa 105%, to musimy pewne źródło finansowania skierować właśnie do tego rozdziału. Te pieniądze trzeba było zaplanować pierwotnie. Ostatecznie okazało się, że co w zeszłym roku i w tym roku ta inflacja 5% nie uzyskała, w związku z powyższym te oszczędności zostały właśnie w tym rozdziale rodziny zastępczej. Skoro oszczędności, to na drugim biegunie, gdzie nastąpiły przekroczenia? Nie ukrywam, iż będzie problem, i to nie tylko w tym roku, ale również w przyszłym, z działem oświata i wychowania. Ten problem już jest teraz dostrzegalny, zresztą dyskusja już się toczyła swego czasu na sesjach Rady Powiatu. Dostrzegamy około 1 000 000 zł przekroczenia, jeśli chodzi o porównanie do 50% planów finansowych właśnie w oświacie. Proszę Państwa, skąd to się bierze? No, trzeba sobie uzmysłowić, iż w związku z tendencjami demograficznymi ilość uczniów w naszych placówkach oświatowych corocznie się zmniejsza. A co za tym idzie, zmniejsza się również subwencja oświatowa. To jest naprawdę dostrzegalne zarówno w tym roku, to jest kwota około 2,5 miliona złotych. Budżet powiatu kudnowskiego w 2015 roku otrzymuje mniej subwencji oświatowej o 2,5 miliona złotych. Jeśli mówimy o latach 2010, 2011, 2012, problemu nie było. Placówki oświatowe się bilansowały z subwencji oświatowej. Teraz dziura, czyli różnica między wpływami a wypływami finansowymi związanymi z oświatą, na ten rok jest przewidziana w planach finansowych, podkreślam, w planach na około 4,5 miliona złotych. Ja już wiem dzisiaj, że to 4,5 miliona złotych nie będzie. Będzie to wyższa kwota, sięgająca, no nie chcę tutaj przeceniać, ale nawet pewnie 7 milionów złotych. Zobaczymy, jak będą się kształtowały ostateczne wersje arkuszy organizacyjnych, które są przyjmowane pod koniec sierpnia. Tak? Będziemy wtedy mieli już ostateczną wiedzę, jakie są niedoszacowania poszczególnych planów finansowych placówek oświatowych, no i trzeba będzie na to reagować. I w związku z tym, co te wszystkie oszczędności trzeba będzie kierować w stronę oświaty. No właśnie, szkoły będą musiały chyba zacisnąć pasa i wprowadzić jakieś programy, nie wiem, restrukturyzacyjne. Pytanie, co z pracą też dla nauczycieli? Tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim potrzebna jest strategia rozwoju oświaty. I z tego, co wiem, to Wydział Edukacji w Starostwie Powiatowym już nad tą strategią pracuje. No, trudno to jeszcze mówić o konkretnych krokach, które będą czynione. Mówię, arkusze organizacyjne już są przyjmowane do końca maja, pierwotna ich wersja, czyli co? Czyli do końca sierpnia 31 przyszłego roku jakby już żadnych rewolucji robić nie będziemy. No możemy się zastanawiać, co w przyszłości, czyli od 1 września 2016 roku. No mówię, najpierw trzeba zweryfikować problem, zdiagnozować i potem wyciągać wnioski, no i szukać tego rozwiązania. Ten budżet za pół roku będziemy podsumowywać całościowo, ale wcześniej już rozpoczną się prace nad budżetem na następny rok. Kiedy to nastąpi? Prace jakby są dookreślone ustawowo. Ustawa o finansach publicznych na przykład mówi o pewnych terminach zawitych, które trzeba realizować. I tak na przykład do 30 września poszczególne nasze jednostki organizacyjne przedkładają nam plany finansowe. Następnie no, są one weryfikowane przez Wydział Finansów. Potem mamy w październiku informacje z zewnątrz o teoretycznie możliwych dochodach po stronie budżetu powiatu. Także ostateczną wersję projektu budżetu ze strony zarządu możemy się spodziewać do 15 listopada. A jaki to będzie budżet? Miejmy nadzieję, że to będzie, no takie są założenia oczywiście, budżet, słowa można użyć prorozwojowy, ale jeśli chodzi o możliwości finansowe powiatów w całej Polsce, jest to na wyrost troszeczkę powiedziane, proszę Państwa, no, o budżecie prorozwojowym będziemy mówić wtedy, kiedy wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne, sięgają 20% całości budżetu. Tutaj przypomnę, wydatki majątkowe w tym roku sięgają niecałych 5 milionów, w porównaniu do 100 milionów całościowych daje nam to niecałe 5%. Ale to jest tendencja ogólnopolska, jeśli chodzi o
powiaty, budżety prorozwojowe, ta definicja bardziej się stosuje do gmin. No tutaj, tak jak mówię, możliwości się pojawiają. Pojawia się znaczne źródło finansowania zewnętrznego. Niektóre inwestycje mogą być finansowane nawet do 85%. To niewątpliwie trzeba wykorzystać. No wszyscy czekają na taką kursę, ale zostaną rozpisane, prawda? Tak, dlatego mówię, powinniśmy być przygotowani, dokumentacja techniczna powinna już czekać, tak, abyśmy wszystkie papiery mieli skompletowane. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję również Państwu. Przypominam, że gościem Studia Samorządowego Telewizji Kutno był pan dr Piotr Łaszewski, skarbnik powiatu. Dziękuję Państwu.